czego pan prezes się dowiedział o społeczeństwie? Znaczy, ja nie należę do ludzi naiwnie wierzących w jakieś cudowne rozwiązania tylko i wyłącznie z tytułu funkcjonowania demokracji, ale głęboko wierzę w demokrację, że nie ma lepszego ustroju, więc tak powiem, z różnymi mankamentami demokracja ma swoje ogromne zalety. Więc to, czego się dowiedziałem, no to troszkę zachwiało moją głęboką wiarą, wyniesioną trochę ukształtowaną także i przez Tadeusza Mazowieckiego, który chyba podobnie podchodził do kwestii, podobnie poniósł porażkę, wierząc w to, że prawda się sama obroni. Prawda się w demokracji, jak widać, nie zawsze broni skutecznie, a jedno jest pewne, warto jej pomagać. Warto jej pomagać. A może jej niedostatecznie pomagano, panie prezydencie, no, właśnie? O tym myślę, no bo... do tego się dowiedziałem, można powiedzieć, ale z dużą niechęcią, no bo tak. Zawsze jakoś tak jestem ukształtowany w środku, że uważałem, że tak na końcu przyzwoitość wygrywa. Tak. Panie prezydencie, pan w tym swoim wystąpieniu tuż po ogłoszeniu wyników drugiej tury, słów nie przytoczę, ale jeśli dobrze odtwarzam sens, to sens był taki, że chciałby pan być częścią obozu wolności, z czym co nasuwa mi dwa pytania. Po pierwsze, czy uważa pan, że wolność, w sensie wolności obywatelskiej, w najbliższych miesiącach i latach może być zagrożona? Po drugie, co to w praktyce znaczy, chcę być częścią obozu wolności? Znaczy, ja uważam, że za wcześnie jest mówienie o jakichś takich strasznych wizjach, zagrożeniach dla wolności. Natomiast jedno nie ulega dla mnie wątpliwości, że należy budować akceptację dla wolności jako drogowskazu w życiu społecznym, publicznym, państwowym, bo coś się chyba w tym zakresie przełamuje. To znaczy, gdzieś model państwa, taki, do którego dążymy, oparty, w skrócie mówiąc, o wzorce świata zachodniego, a więc właśnie zbudowanego państwa, budowanego na tym bardzo mocnym, takim na mocnym fundamencie wolności, szeroko pojętych, gdzieś bywa coraz częściej kwestionowane. Być może, że jest to kwestia zmiany pokoleniowej, że młode pokolenie, które po prostu wyrosło już w wolności, nie traktuje tego wzorca z demokracji zachodniej jako oczywistego. Moje czy nasze pokolenie, chyba mogę tak to powiedzieć, traktowało to jako oczywistość. No bo żyliśmy, pamiętaliśmy system totalitarny, gdzie wolności nie było i dla nas automatycznie wzorcem, drogą, jakby pewnym dążeniem był model zachodnioeuropejski, prawda? Dzisiaj, co z tego wyniknie, że już to nie jest tak oczywiste i tak naturalne, że to jest jedyny obowiązujący model, nie wiem. Obawiam się, że mogą wyniknąć pewne kłopoty w zakresie mniejszej wrażliwości na wolność, a moje doświadczenie jest takie, że to polska wolność z wszystkimi, z różnymi słabościami jednak dała nam absolutnie złoty okres w historii naszego kraju, naszego narodu, który możemy bardzo łatwo roztrwonić, ten dorobek tych 25 lat. Ale kosztem równości.